Moim gościem jest doktor habilitowany Adam Szafrański z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu prawa energetycznego, który posiada nie tylko znakomity dorobek naukowy, lecz również niezwykłe doświadczenie praktyczne jako były prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Porozmawiamy właśnie o energetyce, o planach i wyzwaniach, które stoją przed tym niezwykle istotnym sektorem gospodarki. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, moim kolejnym gościem formatu Masterclass jest pan doktor habilitowany Adam Szafrański, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do kolejnego spotkania, kolejnego podcastu w formule Masterclass, który tym razem już wyraźnie odchodzi od problematyki prawa zamówień publicznych, co myślę, że może być interesującą i bardzo ciekawą nowością dla widzów kanału. Tym bardziej dziękuję, że pan profesor zgodził się podzielić swoją ekspercką wiedzą na tematy prawa energetycznego i problematyki stosowania prawa energetycznego, tego czym ono jest. Ja może tylko tyle tytułem wstępu wyjaśnię, że ta problematyka oczywiście jest w pewnym sensie odmienna od problematyki stosowania prawa zamówień publicznych, ale oczywiście jest też z tą problematyką zamówieniową ściśle powiązana z tego powodu, że jednak gro inwestycji, bardzo wiele tych najbardziej wartościowych, najistotniejszych z punktu widzenia strategicznych celów polityki rozwoju państwa, to są inwestycje realizowane w systemie zamówień publicznych w odniesieniu do sektora energetyki. Zresztą pewnie największa ta część właśnie zamówień sektorowych, jeżeli chodzi o ich wartość, to właśnie zamówienia energetyczne, co także z mojej perspektywy zamówieniowej w takim razie skłania do takiego wniosku, że nawet patrząc na ten wolumen pieniędzy, które są w energetykę poprzez system zamówień publicznych kierowane, nakazuje twierdzić, że ta energetyka, że w związku z tym prawo energetyczne są pewnie bardzo ważne. Ale czy rzeczywiście tak jest? Po co jest prawo energetyczne, jakie są jego funkcje, czy energetyka i system energetyczny w Polsce są rzeczywiście tak ważne z punktu widzenia nie tylko prawnika, eksperta, ale także zwykłego obywatela, który chciałby normalnie funkcjonować, a od czasu do czasu słyszy, że ze względu na uwarunkowania energetyczne, na sytuację energetyczną także w kontekście międzynarodowym, gdzieś państwo musi się na pewne wyrzeczenia decydować lub pewnych działań nie można podejmować, bo właśnie to mityczne dla niektórych prawo energetyczne na pewne kwestie nie dozwala. Stąd po tym być może przy długim wstępie chciałbym zadać to pierwsze pytanie do pana profesora. Czy prawo energetyczne jest ważne? Jeśli tak, to dlaczego? I właściwie po co nam prawo energetyczne? Tak, to jest pytanie, na które można odpowiadać bardzo długo, ale zacznijmy może od tego, że ja mam jakiś interes w tym, żeby odpowiedzieć, że energetyka i prawo energetyczne jest bardzo ważne, bo się nim zajmuję. Czyli to jest jak zapytać lekarza, czy medycyna jest ważna, czy ogrodnika, czy ważne jest zajmowanie się ogrodem, prawda? Ale myślę, że mogę przedstawić pewną panoramę, która będzie przekonująca dla pana i dla tych wszystkich, którzy nas będą oglądać. Bo najpierw powiem jakimś obrazem. Ja jakiś czas temu w domu zdecydowałem się na to, żeby zrezygnować z klucza i wchodzić na odcisk palca. Dzięki temu nie muszę pamiętać o kluczu, nikt z domowników nie musi pamiętać o kluczu. To jest fenomenalna sprawa. Co by było, gdyby nie było energii elektrycznej, byłby problem z wejściem do domu. Zwłaszcza w sytuacji, w którym nie byłoby żadnej osoby, która mogłaby otworzyć po drugiej stronie. Na ten wypadek czy okoliczność dobrze byłoby nosić klucz ze sobą. Przyznaję, że ja tego nie robię. Czasem myślę o tym, że może się coś takiego wydarzyć, że nie będę mógł wrócić po pracy do domu. Może teraz w okresie pandemii jest trochę łatwiej nie myśleć o tym, bo jednak większość pracy wykonuje się na miejscu. A więc energia jest podstawowym dobrem. My sobie nawet nie możemy wyobrazić współcześnie technologii, jak wyglądałaby w ogóle pandemia bez technologii, które są napędzane energią elektryczną? Czyli trudno wyobrazić, byśmy siedzieli po prostu w jakichś ciemnościach i czekali, aż to wszystko przejdzie. Być może wcześniej, może szybciej by przeszło, nie mam pojęcia, ale energia jest jednym z tych dóbr podstawowych i dobiła do tych dóbr
które są klasyczne od zarania dziejów, czyli no, kiedyś do tej pory jest to woda, żywność, ciepło, które od dawna było produkowane, żeby przetrwać w tych regionach, w których my żyjemy w Europie, które wymaga energii. Ta energia była zdobywana w nieco inny sposób kiedyś, prawda, nasi pradziadowie mogli wydobywać jakiś tam węgiel z drobnych pokładów im dostępnych i w jakiś sposób się ogrzewać. W tej chwili to jest na szczęście o wiele lepiej zorganizowane, ale ciepło było zawsze tym, potem kwestia współczesnej gospodarki odpadami. Wiele jest takich dóbr czy usług, które mają charakter podstawowy. My je nazywamy w prawie usługami użyteczności publicznej. Ustawa, jeżeli rozmawiamy jako prawnicy, ustawa o gospodarce komunalnej mówi, że jest to ta usługa użyteczności publicznej, to jest usługa, którą świadczymy w sposób bieżący, nieprzerwany, zaspokajający zbiorowe potrzeby ludności. W prawie europejskim mówimy o usługach w interesie ogólnym, gospodarczym, czy mówimy o usłudze powszechnej, czyli mamy różne jakby określenia tych usług dotyczące dóbr, usług, które są o charakterze podstawowym. Dostarczanie energii jest niewątpliwie takim dobrem. Trzeba też powiedzieć, że porządkując trochę tę wypowiedź, czy mam nadzieję, że już jestem w miarę na tyle przekonujący, że już się czuje pan przekonany, że energia jest bardzo ważna, zwłaszcza energia elektryczna i potem to, co jest nośnikiem energii pozwalającym na wytworzenie ciepła, czyli przede wszystkim w naszych domowych instalacjach to jest gaz, czy kuchenki, które bardzo często niekoniecznie są elektryczne, ale także gazowe, prawda? Więc to jest usługa czy dobro zupełnie podstawowe. Właściwie dobrze od razu jest powiedzieć, że mówię zamiennie dobro i usługa, co dla prawnika już jest trochę niepokojące, że może bawię się pojęciami nie będąc precyzyjnym. Ale rzeczywiście energia jest towarem, ciepło też jest towarem, a usługą jest dostarczenie, prawda? To znaczy coś musi przynieść nam, prawda? Czyli mamy i dobro, i usługę. Mamy sieci, za pomocą których do nas dociera energia bądź ciepło, jeżeli to jest ciepło systemowe, i dobro i usługa, jedno i drugie. I to rzeczywiście jest kwestia podstawowa, dostarczenie tych dóbr. Natomiast dobrze przy tej okazji też powiedzieć, że energetyka jako cały, może tak, jeszcze porządkując nieco, warto powiedzieć, że gdy mówimy o prawie energetycznym, to mówimy o energii elektrycznej i nośnikach, a więc paliwach. Więc mamy na myśli energię elektryczną czy energię cieplną w parze wodnej na przykład. Mamy na myśli też nośniki energii, czyli przede wszystkim w tym układzie prawa energetycznego, w którym się obecnie poruszamy, są to paliwa, ropa naftowa oraz produkty ropopochodne. Więc jeżeli mówimy o prawie energetycznym, to przedmiotem właśnie regulacji są te kwestie. Gaz, energia elektryczna, paliwa, w tym także, co ciekawe, od niedawna także paliwa alternatywne, czyli na przykład na arenę, prawda, wchodzi wodór w tej chwili jako zagadnienie nowe. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest ważny przedmiot. Właśnie, teraz... ale jeśli można, tylko chciałem właśnie jakby gdzieś podejmując może próbę zaznaczenia swojej obecności może, ale też właśnie jakoś zdynamizowanie. Pan profesor zapytał, że być może już mnie przekonał do tego, czy czuję się przekonany, że energia jest ważna. Myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście po takim plastycznym przedstawieniu tego, tak, energia niewątpliwie jest ważna, ale czy mi potrzebny jest cały kompleks norm prawnych? Dlaczego państwo podejmuje próbę regulowania tej problematyki, regulowania w znaczeniu funkcji regulacyjnej państwa, prawda? To znaczy, dlaczego ono nie pozostawia wolnemu rynkowi? Bo pan profesor powiedział, że nasi dziadowie, pradziadowie rzeczywiście z nośników gdzieś wykopanych pod powierzchnią wydobywali, pozyskiwali tę energię. No i pojawia się pytanie, komu to przeszkadzało? Dlaczego teraz rozmaite unbundlingi, rozmaite innego rodzaju zakazy? Dlaczego tak skomplikował się obrót w tym kontekście? No to jest, myślę, ciekawe pytanie. Ja sobie starałem na nie jakiś czas temu udzielić odpowiedzi. I po pierwsze, ten ekonomicznie sensownie jest mieć efekt skali. To znaczy, ciekawa rzecz, że lepiej jest być podłączonym do sieci ciepłowniczej, i to z wielu powodów, przede wszystkim nawet ekonomicznego, niż samemu produkować ciepło. To jest jedna sprawa. Po drugie, nawet jeżeli byśmy doszli do wniosku, że każdy będzie produkował sam ciepło,
za pomocą gazu, to jest pytanie, kto ten gaz dostarczy. Pan nie wydobędzie gazu sobie z podziemi. Jedyne, co przychodzi do panu do głowy jako opał podstawowy, który może istnieć bez prawa energetycznego, to chyba drewno i torf. Torf, który pan gdzieś tam, prawda, wydobędzie skądś. No właśnie to, co robili, prawda, dawno, dawno temu ludzie, których nie było stać na inne paliwo niż zwykłe pójście za las, żeby pokopać tam torf, prawda? Więc drugi powód to jest poza kwestiami ekonomicznymi, że sensownie jest mieć cały system ekonomicznie dla nas wszystkich. Nie? To jest taka pochwała pracy wspólnej. Dzięki temu, że zbieramy się i razem decydujemy o tym, żeby dostarczać pewne nośniki energii jako wspólnota narodowa, państwo, no to jesteśmy w stanie sami wszyscy dzięki temu na tym zyskać. Prawda? To jest pochwała podziału pracy i tak dalej. Prawda? To, że pan się zajmuje prawem, a nie wszystkim. Tak się domyślam, chociaż pewnie domo jest tam także odpowiedzialny za inne różne obszary, nie tylko prawnicze i prawa zamówień publicznych. Być może żona dopomina się od pana znajomości także innych kwestii. Natomiast tak jednak jest jakaś specjalizacja. Nie? I tutaj, jak chodzi o energetykę, też dobrze, żeby ona była. A drugi powód, myślę, że też taki zupełnie no, prozaiczny, który w tej chwili widzimy. W polskiej energetyce, w polityce energetycznej do 2040 roku mowa jest o tym, żeby rozbudowywać ciepłownictwo systemowe, czyli ciepłownie i sieci ciepłownicze, ze względu na to, że chcemy poprawić jakość powietrza. To jest bardzo dobry przykład tego, że jeżeli każdy z nas po swojemu jakoś się ogrzewa, efekt jest taki, że nie da się oddychać. To prawdopodobnie można porozmawiać z każdym, kto mieszka w jakiejś miejscowości, która jest niesamowicie zadymiona, prawda? Rozbudowanie sieci ciepłowniczej to jest efekt tego, że ciepłownia będzie przestrzegała norm dotyczących emisji, a nie będzie palić oponami ani torfem, ani węglem, tylko czymś, co będzie nie zanieczyszczało w tym stopniu powietrza, jakim są w stanie zanieczyszczać domowe instalacje. Ostatecznie, odpowiadając na pana pytanie, wydaje mi się, że o pewnej wysokiej kulturze i cywilizacji danego państwa, narodu świadczy to, jaki ma też system energetyczny, tak jak Rzymian oceniamy po systemie dróg, nam imponują, prawda? Czy podziwialiśmy Niemcy i Stany Zjednoczone budujące drogi, prawda? Tak każdy kraj w jakiś sposób jesteśmy w stanie docenić za sensowny, ekonomiczny, chroniący środowisko system energetyczny. Dzięki temu ani pan, ani ja nie musimy myśleć codziennie o tym, jak dostarczyć energię do naszego domu. To jakby to byłby jakiś powrót do epoki naprawdę takiej zajmującej nasz czas i przestrzeń. No i na pewno nie moglibyśmy sobie teraz tak spokojnie porozmawiać po południu, bo pan by szukał jakiegoś prądu do agregatu prądotwórczego. Ja bym się zastanawiał, które z pomieszczeń ogrzać najcieplej, bo że wszystkich domowników czas spędzić do jednego miejsca, prawda? No, więc to jakby to jest osiągnięcie cywilizacyjne, wspólna energetyka. I teraz jeżeli my tworzymy energetykę na dużą skalę, no to ona wymaga regulacji. Bo jeżeli też mówimy o dobru, o takim dobru podstawowym, to w każdej z tych dziedzin, oczywiście ktoś, kto jest laissez-faireistą, będzie trochę protestował. Ja już niech może nie wchodziłbym teraz w kwestię doktryny i polemiki z neoliberalizmem, jeżeli pan pozwoli. Natomiast prawdą jest, że za wszystkie usługi o charakterze powszechnym, tam gdzie nie ma dostatecznego stopnia konkurencji, państwo czuwa nad cenami na przykład, nad tym, żeby nie było nadużycia pozycji rynkowej. A więc między innymi właśnie w polityce cen. Czyli to jest też ciekawe, że te rynki regulowane są między innymi regulowane pod kątem dostępności tego dobra. Po drugie, jego ceny także. Bo w prawie na przykład wyróżniamy takie pojęcie, to jest prawne pojęcie, które przeszło znowu z jakiegoś opisu rzeczywistości, z socjologii, ubóstwo energetyczne, czyli dokładne policzenie, jakie są dochody gospodarstwa domowego i jaka jego część przeznaczana jest na energię, na nośniki. Zakłada się, że jeżeli w danym gospodarstwie domowym przeznacza się więcej niż 10% dochodów na energię i nośniki, na ciepło, ogrzanie wody, gotowanie, czy zużycie na światło, oświetlenie, jeżeli to przekracza 10% dochodów, no to już możemy mówić o ubóstwie energetycznym. To może to jest zbyt wysoko postawiona poprzeczka, nisko, nie mam pojęcia. Może nie będziemy teraz o tym dyskutować, ale wiemy, że jest to rzecz, która jest istotna z punktu widzenia także polityki i odpowiedzialności państwa i polityków za to, żeby nikt nie, na przykład nie zamarzał w domu, prawda? Ale żeby to ekonomicznie też miało jakiś sens, to znaczy, żeby nie utrzymywać jakiejś grupy za pieniądze publiczne z tego powodu, że się nie chce płacić rachunków.
Tak jest, tak jest. Ja może tylko tak, tytułem jakiegoś uspokojenia widzów, może powiem tylko, że część, przynajmniej część istotna pytań, które zadaję, zadaję prowokacyjnie i rzeczywiście dostrzegam, a staram się na co dzień też dostrzegać wartość i energetyki, i prawa energetycznego, to oczywiste, ale to, co szczególnie dla mnie cenne w kontekście tego, co pan profesor powiedział, to, że rzeczywiście, tak jak niekiedy są być może takie próby upraszczania sobie świata i mówienia, że prawo energetyczne to pewnie zespół norm, które regulują, jak nam płynie prąd. Pewnie po części jest to prawda, ale to, co wynika z wypowiedzi pana profesora, jak rozumiem, to jest to, że no, de facto jest to pewien oczywiście zbiór norm, które jednak odnoszą się do bardzo wielu ściśle powiązanych ze sobą sfer, takich jak no, wspomniane na samym początku problematyka taka, bym powiedział, klasycznie administracyjno-prawna, zaspokajanie potrzeb, funkcjonowanie administracji, pytanie o funkcję państwa w ogóle, prawda? Więc siłą rzeczy gdzieś ono tych fundamentalnych kwestii dotyka. Wspomnienie o konieczności regulowania rynku w związku z ryzykiem pojawiania się pozycji monopolistycznej, którą pewnie obserwujemy dzięki prawu energetycznemu rzadziej w naszym codziennym życiu, natomiast w perspektywie międzynarodowej pewnie każdy widz, który na ten kanał trafi, dostrzeże, że tutaj rzeczywiście jest to pewnym wyzwaniem i nie bez powodu na myśl przywodzi problematyka prawa energetycznego takie inwestycje jak gazoport w Świnoujściu, jak planowane aktualnie inwestycje w odnawialne źródła energii, być może w przyszłości w energię jądrową. W każdym razie widzimy, że nie tylko w takim razie użyteczność publiczna, ale także ochrona konkurencji, która jest już gdzieś pewnie tym takim szczeblem pomiędzy tym, co przeciętnego Kowalskiego dotyczy bezpośrednio, a tym, na co państwo już musi reagować, także patrząc na to, jak funkcjonuje gospodarka, jakie procesy na niej zachodzą, no aż wreszcie kieruje nasze myśli ku problematyce, która bezpośrednio pewnie Kowalskiego nie dotyczy, ale z punktu widzenia państwa i jego funkcjonowania jest niezwykle istotna, a więc te strategiczne, te cywilizacyjne przedsięwzięcia, które jak wspomniałem na początku i które znów przywodzą mi z kolei na myśl system zamówień publicznych, no w energetyce są akurat bardzo ważne. Wiemy też, wspomniana przez pana profesora polityka energetyczna Polski, która no jest takim pewnie ostatnio najważniejszym, czy jednym z ważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o to, jak my w Polsce wyobrażamy sobie nasz rozwój energetyczny. Czy w kontekście tych wartości, które pan profesor dostrzega jako te, które są chronione przez prawo energetyczne w Polsce. Wspomniał pan profesor także o ubóstwie energetycznym. Planowana obecnie transformacja energetyczna. Które wartości w ocenie pana profesora ma wybić na plan pierwszy? Być może jest to w ogóle nieprawidłowe postawienie pytania, bo być może nie chodzi tu o preferowanie pewnych wartości nad inne. Być może chodzi o to, żeby o każdą z nich zadbać w podobny sposób, tylko innymi środkami, może nie zawsze tak spektakularnymi. Ale właśnie w kontekście tego, bo pan profesor tym przecież się znakomicie zajmował, a więc tą bardzo intrygującą, aksjologiczną perspektywą patrzenia na prawo energetyczne. Jak z tej perspektywy pan profesor postrzega to, jak ma wyglądać transformacja energetyczna? Czy te wyzwania, które są w niej wskazane w ocenie pana profesora, zostały zidentyfikowane prawidłowo? Być może pan profesor dostrzegłby je gdzie indziej. Ja jeszcze nieco dalej zapytam pewnie o wyzwania, które pan profesor dostrzega w związku z tymi planami, które się dzieją, ale też z procesami, które w perspektywie globalnej się dokonują. Ale zanim, to chciałbym o to właśnie zapytać. No czyli wiemy, że prawo energetyczne jest ważne, bo energetyka jest ważna. Wiemy już, że ono chroni wiele różnych wartości, ale jak z tego punktu widzenia wygląda moment, w którym aktualnie się znajdujemy i w którym kierunku ten krok chcemy dokonać, tak jak on został opisany w polityce energetycznej państwa? Czego innymi słowy wszyscy mamy się spodziewać? No, ta polityka transformacji, o której teraz mówimy, no ona zdecydowanie jest ukierunkowana na ochronę klimatu. Co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście tam jest też obecny człowiek z jego potrzebami. Cały czas mamy, przynajmniej w tym dokumencie podstawowym europejskim, czyli w Europejskim Zielonym Ładzie, taką wizję dość antropocentryczną, to znaczy, że to chronimy klimat dla człowieka.
a więc ten człowiek jest także odbiorcą energii, a więc kwestia dostarczenia mu tego dobra i tej usługi są cały czas istotne. Ale można powiedzieć tutaj o pewnej jakby przemianie, ewolucji pojęć, bo myśmy jeszcze tego katalogu wartości nie wymienili, panie Jarku, ale jest teraz ten dobry moment, przepraszam panie doktorze, że możemy zrobić taki jakby trochę rys historyczny, bo myśmy przystąpili do rodziny narodów europejskich, wchodząc do Unii Europejskiej. Wcześniej nasz system się kształtował nieco inaczej, ale my się przyznajemy do tego europejskiego jak do swojego własnego. Więc ja odniosę się do tego, co się działo w Europie, w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, mówiąc już, że to jest jakby jakieś części nasza historia, która nas już tłumaczy. Co notabene w ogóle jest bardzo ciekawym zjawiskiem, prawda? To jest jak wstąpić do rodziny po dłuższej przerwie i uznać jej historię za swoją własną. Ale abstrahując od tego, w Unii Europejskiej, a wcześniej jeszcze we wspólnotach gospodarczych, pierwszym tematem dla prawa była kwestia bezpieczeństwa. Po tym, kiedy wybuchła wojna Jom Kippur w 70. latach, na początku lat 70., w 73. roku pojawiły się problemy z dostawami ropy naftowej do Europy. Niesamowicie wzrosła cena. Ogłoszono w niektórych krajach wolne dni od samochodu, gdzie nie było ich używano. I zdano sobie z tego sprawę, że to jest poważny problem. I że on wymaga regulacji, powołano Międzynarodową Agencję Energetyki, która miała państwa wzmacniać między sobą, jak chodzi o komunikację, i tworzyć powierzchnie magazynowe, żeby być przygotowanym na wypadki kryzysowe. A więc pierwszym tematem w ogóle, takim dla prawa europejskiego, było bezpieczeństwo i w ogóle jako wartością podstawową bezpieczeństwo. Potem pewnym tematem stała się liberalizacja rynku, a więc stworzenie jednolitego rynku dla gazu i energii elektrycznej w Europie poprzez na przykład budowę połączeń międzysystemowych. I w traktacie z Maastricht w latach 90. w 92. roku pojawia się przepis w traktacie, który obowiązuje do tej pory, dotyczący sieci transeuropejskich, w tym sieci elektroenergetycznych i gazowych, poza drogowymi i kolejowymi, żeby budować wspólną Europę. I wtedy mówiono, że takim hasłem jest liberalizacja. W prawie Unii Europejskiej wartością realizowaną poza bezpieczeństwem jak wcześniej stało się budowanie wspólnego rynku opartego o konkurencję między poszczególnymi podmiotami na rynku energetycznym. To jest może bardziej skomplikowane zagadnienie, którego teraz nie będziemy tłumaczyć. I uchwalono 3 pakiety liberalizacyjne, ostatni z 2009 roku. One z 2009 roku w części nadal obowiązuje po pewnych zmianach. I zmieniła się retoryka w ostatniej, można powiedzieć, dekadzie, gdzie właściwie w tej chwili tą wartością niesamowicie wyeksponowaną jest kwestia ochrony środowiska i przede wszystkim ochrony klimatu. A więc mamy takie 3 wartości, które się w epoce rozwijały i cały czas są chronione. W tej chwili jednak kładzie się podstawowy nacisk na ochronę klimatu. Dlatego ten Europejski Zielony Ład jest pomysłem na ochronę klimatu i cała transformacja energetyczna, którą proponuje nam polityka energetyczna do 2040 roku. Od strony prawnej warto powiedzieć, że jest to uchwała Rady Ministrów wiążąca podmioty administracji rządowej, a więc nie jest to prawo obowiązujące wszystkich, ale ma charakter wewnętrzny. Niemniej jednak jest bardzo ważnym aktem, który kierunkowuje działania państwa także w sektorze spółek z udziałem Skarbu Państwa, prawda? A więc tych podmiotów, które działają na rynku. W efekcie widzimy, że ta transformacja ma doprowadzić do stworzenia systemu zgodnie z obietnicami, zobowiązaniami międzynarodowymi zeroemisyjnego energetycznego do 2050 roku. I to jest ogromna transformacja, jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że ponad 70% energii elektrycznej w Polsce powstaje z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. To znaczy, że my mamy taką ambicję, żeby do 2050 roku takich elektrowni w Polsce nie było. Czyli przy zakładając jeszcze zwiększającym się zużyciu energii elektrycznej w Polsce, powstaje pytanie, w jaki sposób ten cel osiągnąć. No i to jest transformacja, która pana interesuje z punktu widzenia zamówień publicznych, bo zgodnie z polityką energetyczną do 2030 roku trzeba będzie wydać na tę transformację 1 bilion 600 miliardów złotych. To przejdzie przez rurę zamówień publicznych, więc prawnicy, którzy się tą dziedziną zajmują, będą dużo do powiedzenia. I pytanie prawdopodobnie dla tych, którzy nas będą oglądać, brzmi, czym my mamy zastąpić, prawda, to, co jest napędzane węglem obecnie. No i tu niektórych bardzo rozpala ten pomysł, że Polska decyduje się na atom, czyli mamy obietnicę, na pewno kolejną, zobaczymy do jakiego stopnia. Teraz jakby ochrona klimatu rzeczywiście mocno kładzie nacisk na to, żeby
rozpocząć ten program, mam na myśli program atomowy, czyli że pierwszy blok energii jądrowej, energetyki jądrowej ma powstać w Polsce do 2033 roku na pobliżu Gdańska, wstępnych informacji publicznych. No i potem my zamierzamy zbudować farmy wiatrowe na Bałtyku, których moc zainstalowana ma być rzeczywiście niezwykła, nawet porównywalna, nawet może więcej mocy zainstalowanych. Obecnie największa elektrowni, która jest na węgiel brunatny. Więc ta transformacja niewątpliwie przede wszystkim ma zabezpieczyć dostawy na poziomie porównywalnym i jednocześnie zmienić zupełnie charakter polskiej energetyki, ale tak kompletnie. Czyli zdać sobie z tego sprawę, że to naprawdę jest ogromna zmiana. I takim paliwem jeszcze można dodać, który ma być takim paliwem transformacji, jest gaz. Bo niewątpliwie on jest wydobywany z podziemi, nie w pełni chroni klimat, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu mu szkodzi niż węgiel. Stąd gaz jest takim, mówi się, paliwem przejściowym w okresie transformacji. Stąd także i potrzeby są zwiększone dostarczania gazu do Polski. To też jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, skąd ten gaz mieć, po jakich cenach. I tu jeszcze można dodać jeszcze czwartą wartość na koniec tej mojej, myślę, długiej wypowiedzi, pozwala mi Pan na dużo, to jest efektywność energetyczna. Czyli pewnym instrumentem też jest to, żeby po prostu mniej zużywać na te same potrzeby. I to jest kwestia poprawy efektywności instalacji, które dostarczają energię i ciepło. To jest termomodernizacja budynków, czyli pewne wymogi prawne dotyczące budynków nowo oddawanych i także środków finansowych na remonty tych budynków, które obecnie istnieją, a których zużycie energii jest o wiele większe niż nowo budowanych dzięki nowym technologiom. Prawda? I także kwestia także przy efektywności, jak chodzi o produkcję energii, proporcji paliwa do uzyskanego efektu, czyli efektywna instalacja produkująca energię elektryczną jest ta, która przy najmniejszej możliwej ilości paliwa daje jak największy efekt. Prawda? I też mamy instrumenty prawne, które tę efektywność promują. To jest odpowiedź na pytanie dotyczące transformacji. Nie wiem, czy tam jeszcze nie było czegoś, co chciałbym Pan tutaj zapytać przy okazji tej transformacji. Chciałbym zapytać w takim razie o może kolejne pytanie, niekoniecznie to, które jakby, czy rozwijając to, co zostało powiedziane przed chwileczką, bo rzeczywiście na pierwszy plan, tak jak się wydaje i lektura polityki energetycznej Polski na to wskazuje, ale też inne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju, wszędzie tam, gdzie odnoszą się do kwestii gospodarczych, rzeczywiście takim leitmotivem jest ochrona klimatu, jest dbanie o środowisko. A moje pytanie jest następujące w tym kontekście. Czy rzeczywiście o to chodzi? To znaczy nie chcę tutaj formułować jakiegoś pytania z poszukiwaniem drugiego dna i jakiejś teorii spiskowej. Właśnie może drugiego dna trochę tak, ale nie tyle teorii spiskowej, bo myślę sobie pewnym elementem tego ostatniego filaru, o którym Pan Profesor wspomniał, czyli efektywności energetycznej, do której Pan Profesor doszedł jednak wychodząc od problematyki ochrony środowiska. Ze względu na moje zainteresowania i zawodowe, i naukowe, gdzieś takim hasłem, które tu wydaje mi się znakomicie się lokuje, jest elektromobilność i rozwój elektromobilności. Zresztą Pan Profesor na początku też o tym wspomniał, że wodór zaczyna podbijać no, ten rynek, ten obszar funkcjonowania systemów transportowych i to rzeczywiście nie jest już absolutnie żadna kosmiczna technologia, jak być może się niektórym jeszcze wydaje. Takie inwestycje są już w tej chwili w Polsce realizowane, gdzie w dużych organizacjach miejskich, pomysł na wykorzystanie ogniw do tworzenia prądu, ogniw wodorowych w autobusach elektrycznych zupełnie nikogo nie dziwi i to się już, takie inwestycje już są w Polsce, już są w Polsce realizowane. Ale moje pytanie, bo w sumie przecież pytanie mam zadać, a nie opisywać tą problematykę elektromobilności, jednak podkreśla się, że jasne, ochrona klimatu, ochrona środowiska jest tym czymś, czego my się chwytamy jako tego przewodniego hasła, ale przecież nie chodzi tylko o to. Chodzi o skok cywilizacyjny, chodzi o impuls
proinnowacyjny dla gospodarki. Czy prawo energetyczne również postrzega pan profesor w ten sposób i to, co się dzieje w tej chwili w odniesieniu do energetyki? Czy czasami nie powinniśmy na to patrzeć też w ten właśnie sposób, że poprzez ten leitmotiv, na który tak się wszyscy powołujemy, jakim jest ochrona klimatu, my za sprawą sektora energetycznego i inwestycji, które w nim planujemy, w istocie chcemy wywołać pewne określone, oczekiwane przez tych, którzy ten impuls starają się kreować, zjawiska gospodarcze. Czy to nie jest też tak, czy to nie jest też próba, a może czy nawet nie jest to przede wszystkim próba z perspektywy polskiej, próby wywołania jakichś konkretnych efektów gospodarczych, a wcale nie w pierwszej kolejności efekt ekologiczny. Jak pan profesor widzi to spojrzenie? No, co do jakichś motywacji poszczególnych podmiotów, czy to gospodarczych, czy politycznych, to ja bym może nie wchodził jakby tak głęboko, dlaczego ktoś coś robi. Ale wydaje mi się, że trzeba poruszać się tutaj w pewnym kontekście politycznym i prawnym, który dla Polski jest zupełnie jasny. Jeżeli cenimy naszą obecność w Unii Europejskiej, co nie ma siły politycznej, która uważałaby, że jest inaczej, myślę, że tak jest dobrze, no to musimy liczyć się też z faktem, że Unia Europejska ma kurs zupełnie jakby proklimatyczny. Mamy zobowiązanie z 2020 roku, które mówi jasno, że do 2050 roku staramy się osiągnąć zeroemisyjność w gospodarce europejskiej. W sensie netto. Jakaś tam emisyjność pewnie będzie, ale to jest kwestia jakby tego, żeby w ogólnym bilansie wychodziło zero. I jeżeli to są uwarunkowania z jednej strony polityczne, a z drugiej strony to są uwarunkowania prawne, to znaczy nasze zobowiązania do tego, żeby przestrzegać pewnych limitów. No to jest oczywiście dla z polskiego punktu widzenia i wielu podmiotów, które działają na tym rynku, jakby pewne ramy, w ramach których teraz trzeba się sensownie poruszać. I ta sensowność polega między innymi na tym, żeby tworzyć, czy brać udział w kwestii i właśnie technologicznych, w kwestiach technologicznych, o których pan mówił. Tutaj na razie może nie jesteśmy jakimiś prekursorami, ale tak czy inaczej powstają w Polsce jako inwestycje zagraniczne fabryki baterii, czyli mamy jakieś pomysły tutaj na elektromobilność, także instalowanie tu w Polsce, jak chodzi o produkcję częściowo przynajmniej samochodów elektromobilnych. Jest jakiś pomysł rządowy, mniej lub bardziej sensowny, dotyczący powstania samochodu elektrycznego polskiego. Mamy bardzo dobrą okazję, żeby stworzyć niskoemisyjny transport publiczny, czyli postawić na koleje. W tej chwili cały program Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak chodzi o jego finansowanie, bardzo mocno opiera się na tym, że w tej chwili środki ze Funduszu Spójności czy właśnie Transformacji Solidarnościowej są przeznaczone na rozwój kolei. Wiadomo, że podstawą tego programu CPK jest między innymi rozbudowa kolei, czyli my chcemy jakby zrobić też, przynajmniej w zamierzeniu, poważny skok cywilizacyjny, jak chodzi o infrastrukturę kolejową, właśnie ze względu na ochronę klimatu. I teraz może pan się zrzymać na to, że my przy okazji ochrony klimatu odzyskujemy teraz, prawda, pewną część infrastruktury, budujemy nową, jeszcze nawet można powiedzieć, zakupując podziały zaborcze, jak chodzi o kolej, dzięki temu, że chronimy klimat. I może powiedzieć, a to pod płaszczykiem ochrony klimatu. Dobrze. Tak czy inaczej, to są te ramy, które tworzy Unia Europejska i ono ostatecznie, czy to mają te motywacje, czy inne, są pewną okazją rzeczywiście do rozbudowy infrastruktury, czy na przykład tego transportu publicznego, tu wrócę na chwilę do niego, bo ten skok z punktu widzenia jakości życia w miastach też jest istotny. Po pierwsze, że nie ma spalin, jeżeli przechodzimy na paliwa alternatywne, czy to będą autobusy, czy tramwaje wyłącznie, prawda, elektryczne, tramwaje elektryczne są, ale autobusy, żeby były elektryczne, czy na wodór. I także jego hałasu, no bo wiadomo, że te silniki są o wiele spokojniejsze niż silniki diesla, prawda? Czyli my dzięki ochronie klimatu możemy wykonać pewien skok cywilizacyjny. Jeżeli tylko jakby nie obrazimy się na zmiany klimatyczne, to one mogą stanowić dla Polski szansę. Możemy się tylko spierać, czy jest sens inwestowania w samochód elektryczny polski, czy raczej rozwijanie już tych technologii, które w Polsce powstawały niejako oddzielnie od państwa, czyli to, czym jakby mamy jakąś już specjalizację, a więc samochody, autobusy, przepraszam, elektryczne, są rozpoznawane na rynkach europejskich, czy wreszcie tabor kolejowy, prawda, który też ma jakąś rozpoznawalność. Mm-hmm. Więc to jest szansa dla polskich przedsiębiorców i też dla polskiej gospodarki.
Tak jest, to znaczy ja od razu też wyjaśniam, uspokajam, absolutnie się na to nie zżymam, jeśli tak to wybrzmiało, wprost Panie Jacku, przeciwnie. ja się domyślam, że pan pełni rolę adwokata diabła, więc no jakby ja staram się, przepraszam, że tak uderzam bezpośrednio w pana, chociaż niekoniecznie to muszą być pańskie przekonania, no ale. Nie, nie, oczywiście, ja po prostu od czasu do czasu, znaczy pan profesor tak przekonująco i tak znakomicie tutaj odpowiada, że ja od czasu do czasu czuję się w obowiązku albo w potrzebie zaznaczenia, że też troszeczkę podpiąć się pod te wyjaśnienia pana profesora, a w każdym razie zapewnić, że ja też na to tak patrzę, choć nie potrafię pewnie tego tak znakomicie przedstawić jak pan profesor przed chwileczką. Znaczy ja też patrzę na to raczej jak na szansę, choć jasne z trochę innej perspektywy, tej zakupowej, tej może przez to zdecydowanie mniej zorientowanej, choć akurat wydaje mi się, że dość mocno, ale powiedzmy nieco mniej zorientowanej na nieco bardziej wzniosłe hasła, tak jak chociażby ochrona klimatu. Bliskie jest mi po prostu takie podejście, o którym też w poprzednim cyklu z panią dr Anthoff rozmawialiśmy, że w gruncie rzeczy takie zrównoważone podejście. Czy może byłoby sensowniej mówić holistyczne podejście do zarządzania, nie tylko może realizować wartości, które sobie wyznaczamy, a myślę, i tu już jeśli chodzi o mój pogląd, ochrona klimatu jest taką wartością, którą ja chciałbym chronić, ale przy okazji właśnie, i to chciałem, żeby wybrzmiało, i pan profesor to znakomicie przedstawił, że dzięki temu, jeżeli robimy to w rozsądny sposób, poruszamy się w tych ramach, które wyznacza nam prawo Unii Europejskiej w tym kontekście i nasze zobowiązania międzynarodowe, które Polska przyjęła, jednocześnie pamiętając o tym moim ulubionym haśle, że prawo jest tylko instrumentem, no to na tym instrumencie możemy zagrać w taki sposób, który pozwoli nam właśnie zoptymalizować osiąganie różnych interesów. Nie tylko ochronę klimatu i to oczywiście nie chciałem tego rozumieć jakoś pejoratywnie, że pod płaszczykiem ochrony klimatu, ale zdecydowanie przy okazji ochrony klimatu, w którym na pewno przed nami dużo większe wyzwania niż przed państwami zachodnimi, a w każdym razie przed tymi, które już te alternatywne źródła energii mają rozwinięte o wiele bardziej niż Polska. Na pewno tu my będziemy no pod dużo większą presją i z dużo większą trudnością, ale być może właśnie dzięki temu będziemy w stanie wysiłek ten modernizacyjny wykorzystać również na innych polach i to znakomicie przywołane przez pana profesora przedsięwzięcie, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Myślę, że to jest znakomity przykład i bardzo fajnie, że on się pojawił w dyskusji teraz na temat problematyki energetycznej. No, ktoś mógłby zapytać, a cóż to ma aż tak wspólnego? Ano ma, bo to akurat jest chyba tak, że przez każdy chyba wie, że w Centralnym Porcie Komunikacyjnym akurat najmniej chodzi o lotnisko. Oczywiście ono jest tym takim najbardziej widocznym jego znakiem i symbolem. Natomiast to chodzi o pewną modernizację systemu transportowego, logistycznego w Polsce, którego komponent kolejowy ma być kluczową kwestią, ale także z tych względów energetycznych, o których tu mówimy, no bo gdzieś koniec końców dla funkcjonowania gospodarki podstawowe znaczenie ma transport, a dla transportu energia. I to oczywiste. Ale rzeczywiście bardzo dziękuję panu profesorowi za zwrócenie uwagi na to. No i jeżeli powiedzieliśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o tych wyzwaniach modernizacyjnych, to może w pewnym sensie na podsumowanie tej rozmowy, ale chciałbym zapytać pana profesora o to, jak pan profesor widzi w tej chwili te podstawowe wyzwania, do których wychodzimy z perspektywy prawno-energetycznej, choć może niekoniecznie bezpośrednio w tym prawie energetycznym są one lokowane. Gdzie w związku z wyzwaniami, które w obszarze ochrony klimatu i prawa energetycznego są nakładane na Polskę, gdzie w tym obszarze, w obszarze tych obowiązków, które Polska przyjęła na siebie, widzi pan profesor najpoważniejsze wyzwania, o czym w największym stopniu powinniśmy myśleć? Ja oczywiście jedynie jestem w stanie wskazać te potężne inwestycje infrastrukturalne. Tu chodzi nie tylko o to, co chcielibyśmy robić w związku z tym, że chcemy się podpiąć pod nurt ochrony klimatu, no ale to jest też kwestia modernizacji sieci przesyłowych, które przecież z każdym rokiem cała infrastruktura staje się mniej wydajna. No może nie chcę mówić z całym rokiem, jakby to był tak dramatyczny aż przyrost tego, czy spadek tego, tych zagrożeń związanych z degradacją infrastruktury, no ale która jednak jest czymś naturalnym. W każdym razie widzimy, że nadchodzą wyzwania nowe, patrząc na to, co dzieje się na świecie.
My oprócz tego mamy nasze jeszcze wyzwania krajowe, wewnętrzne, które niekoniecznie są pod reflektorami Zielonego Ładu czy polskich dokumentów strategicznych, ale one są i one poprzez to, jak wpływają na system energetyczny w Polsce, będą wpływały na funkcjonowanie państwa w każdym obszarze, a w rezultacie także poszczególnych obywateli. Ale gdzie pan profesor widzi te najpoważniejsze wyzwania, o których w największym stopniu powinniśmy myśleć? Tak, ja postaram się teraz już odpowiedzieć bardziej prawnie na to pytanie. Podzieliłbym odpowiedź na dwa punkty, mianowicie najpierw gaz. Tutaj niewątpliwym wyzwaniem jest to, że kończy się nam tak zwany kontrakt jamalski na koniec 2022 roku, a więc dostawy z Rosji według tego kontraktu mają się skończyć, czy zgodnie z tym kontraktem. Jest pytanie, czy jest już infrastruktura do odbioru takiej ilości gazu, który jest Polsce potrzebny z innych źródeł niż kierunek wschodni. Odpowiedź jeszcze nie. Natomiast no, powstaje w tej chwili Baltic Pipe, czyli możliwość transportowania gazu z szelfu norweskiego do Polski. Mamy rozbudowywany gazoport w Świnoujściu, który notabene już funkcjonuje. Mamy jeszcze jednostkę pływającą, która ma powstać w Trójmieście. A więc wszystko to nazywane jest bramą północną. To jest, myślę, jedno zagadnienie infrastrukturalne, gdzie prawo ma coś do powiedzenia o tyle, że jest ładnie nazywana specustawa gazowa, która dotyczy ułatwionej ścieżki inwestycji w tym zakresie. To przecina prawo budowlane, prawo ochrony środowiska. To są pewne zastrzeżenia komisji dotyczące łamania regulacji środowiskowych w związku z tymi inwestycjami. A więc tutaj i kwestia legislacji, potem stosowania tego prawa jest ciekawa, jak chodzi o przeprowadzenie tych inwestycji w pewnej mierze. Tu także jest kwestia sporów prawnych, w których cały czas uczestniczymy, dotyczących Nord Stream 2 i w ogóle relacji z Gazpromem. Myślę, że dla tych młodych adeptów prawa, którzy może nas będą oglądać, może być ciekawą rzeczą o to, jakie tu są w ogóle spory. Myśmy jakiś czas temu zakończyli spór z Gazpromem o formułę cenową dotyczącą gazu. I ten spór zakończył się w arbitrażu w Szwecji na korzyść Polski, gdzie PGNiG, Polska Spółka Gazowa, wygrała 1,5 miliarda dolarów. To jest pewnie ponad 6 miliardów złotych. Pewnie nie ma porównywalnych sporów w tej chwili w Polsce, gdzie można byłoby wygrać taką kwotę. Jak Pańska Kancelaria, ale podejrzewam, że nawet tak znakomita może takich akurat kontraktów nie obsługiwać, prawda? Chyba że akurat ten, ale tu już nie będę pana dopytał, bo jest pewna tajemnica. Natomiast, więc to jest jakby, tu jest prawnik potrzebny, prawda? A potem drugi punkt to jest energia elektryczna, czyli skąd będziemy, ta transformacja zakłada, że my przechodzimy na zupełnie inne inwestycje. Znowuż, najpierw legislacja się przyda, ona już właściwie jest to przygotowanie i realizacja inwestycji energetyki jądrowej. To jest też specustawa jądrowa, która zacznie działać z chwilą, kiedy te inwestycje zaczniemy przeprowadzać, jeżeli ma powstać blok pierwszy jądrowy do 2033 roku. I tutaj widzę jeszcze dwa aspekty, które mają, jeden ma charakter polityczny, drugi też po części, ale które mają refleks prawny. Tym się też jakiś czas temu zacząłem interesować, myślę, że jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, kontekst polityczny. Mamy Włochy, które dwa razy przeprowadzały referendum na temat energetyki jądrowej, za każdym razem mówiąc, że nie chcą. Mamy Austrię, która wybudowała elektrownię atomową w latach 70. i zdecydowała w referendum, żeby jej nie otwierać. Mamy Niemcy, które mając program atomowy rozbudowany, cywilny, zdecydowały dość emocjonalnie po katastrofie w Fukushimie, mając przy rządzie kanclerz Angela Merkel, która jest zawodowo osobą zajmującą się, jakby mającą znajomość i sama technologii, mówiąca o tym, że ona uważa, że to jest dobry wybór energetyka jądrowa. I ona po Fukushimie w 2011 roku, w marcu, żeśmy niedawno obchodzili dziesięciolecie tej katastrofy, decyduje się, żeby skrócić program atomowy w Niemczech, nawet w stosunku do tego, co było planowane, i wyjść z atomu, tak zwany niemiecki Atom Ausstieg. Mamy pewien kontekst europejski, który zastanawiający, jak chodzi o budowę elektrowni atomowej w Polsce. Znaczy, że my wchodzimy w program atomowy, musimy się liczyć z tym, że na forum europejskim, także w kwestiach prawnych, może spotkać się to ze sprzeciwem. To jest, myślę, jedna kwestia prawna ciekawa. Druga, która będzie trochę potwierdzeniem tej pierwszej, to jest dowód na to, mianowicie
Jakiś czas temu Brytyjczycy, kiedy jeszcze byli w Unii Europejskiej, postanowili budować elektrownię atomową w Hinkley Point C. To się wydłuża razem z Chińczykami i Francuzami. I ostatecznie musieli uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. I to było ciekawe zagadnienie, bo Polska nie ma takiego przedsiębiorstwa energetycznego, które byłoby w stanie w tej chwili sfinansować budowę tej elektrowni. Czyli trzeba zakładać, że tam będzie potrzebna pomoc publiczna i w związku z tym będzie wymagana zgoda Komisji. Po różnych bojach, nie chcę tu wchodzić w detale, ostatecznie Komisja zgodziła się na udzielenie tej pomocy dla elektrowni w Wielkiej Brytanii, ale przeciwko tej decyzji skargę wniosła Austria, która powiedziała, że nie jest w interesie wspólnym europejskim budowanie elektrowni atomowej. W związku z tym ta decyzja jest nieważna, niezgodna z traktatem. Tu już mamy dwa wyroki sądu, a potem Trybunału w tej kwestii, korzystne dla Wielkiej Brytanii. A nie jest wykluczone, że może zmienić się pewien kurs i musimy się liczyć z tym, że na przykład decyzja w sprawie Polski może być przedmiotem potem zaskarżenia, co także dodatkowo prawniczo nas angażuje, żeby ten program atomowy w jakiś sposób chronić. Prawda? Więc myślę, że tu są jakieś wyzwania poza oczywiście infrastrukturalnymi, wyzwania prawne. Nie dotykam kwestii, jak pan zauważy, sensowności budowy elektrowni atomowej w Polsce. Po prostu się tu czuję za mało kompetentny, żeby się wypowiadać. Mogę tyle powiedzieć, że w tej chwili na świecie, z tego co wiemy, jest 50 elektrowni atomowych budowanych. Rzeczywiście Europa pod tym względem jest trochę w odwrocie, ale jest Finlandia, jest Wielka Brytania, jest z tego co wiem Słowacja, więc nie jesteśmy tutaj takim jakimś enfant terrible Europy, które buduje tylko jako jedyne państwo u siebie. No właśnie, ale to już tak na koniec, bo pan profesor właśnie też to podkreślił, ja także nie chciałbym absolutnie podejmować tego wątku zasadności i tak dalej, ale skoro spotykamy się koniec końców na kanale, który chciałby podejmować tematy jednak głównie z perspektywy prawniczej, choć oczywiście w takim bardzo praktycznym ujęciu, czy pan profesor uważa, że to instrumentarium prawne, którym w tej chwili dysponujemy, czy ono jest przystosowane do realizacji tych przedsięwzięć? Oczywiście wiem, że tu znów pytanie niezwykle trudne, bo realizacja tych przedsięwzięć wymaga zaangażowania całego konglomeratu rozmaitych aktów prawnych, począwszy tylko od prawa energetycznego, poprzez wspomniane prawo pomocy publicznej, prawo ochrony środowiska, które zawsze przy tych inwestycjach przecież się pojawia, no i także skończywszy na prawie zamówień publicznych, które no, przeszło gruntowną czy istotną modernizację na przełomie roku 2020-2021. Nie wiemy jeszcze do końca, jakie owoce to przyniesie, choć myślę, że dość obiecująco to wygląda, a w każdym razie potencjał do realizacji takich przedsięwzięć jest istotny, ale jak to wygląda z perspektywy prawa energetycznego, żeby tak już domknąć, skoro najpierw pytaliśmy, po co jest to prawo energetyczne, to po drugie, czy to po co ono jest, rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą tych narzędzi, którymi w tej chwili dysponujemy? Tak, ja myślę, że generalnie chodzi o kwestię legislacji, prawda? To my stoimy w tej chwili całkiem dobrze. Oczywiście można uporządkować to, co w tej chwili obowiązuje. Na przykład w kwestii tej atomowej to jest ciekawe, że mamy od lat ustawę, która dotyczy przeprowadzania tej inwestycji. Może cały czas jej nie przeprowadzamy. Ona wymaga liftingu, natomiast ona już jest. Mamy prawo atomowe, które jest niesamowicie rozbudowane, które dotyczy bezpieczeństwa atomowego. Natomiast nie mamy tych, którzy mogą się zajmować tej chwili nadzorem, czyli trzeba wykształcić kadrę. To jest, myślę, jedno zagadnienie, bardzo podstawowe, nieprawne. Inne zagadnienie jest finansowania. Bardzo jakby skąd wziąć pieniądze na transformację, nie? To jakby program polityki gdzieś to przedstawia, prawda? I to nie jest kwestia prawna. I ostatecznie też bardzo ważną kwestią i wyzwaniem jest wola polityczna i powiedzmy sensowna wola polityczna, żeby coś nie tylko powiedzieć, ale także i przeprowadzić, nie? I to są, myślę, podstawowe zagadnienia, a prawo trochę idzie w ślad za tym i ono mniej więcej, myślę, że jak chodzi o kwestie takie legislacyjne, jest dość gotowe, wymaga oczywiście liftingu, ale jest naprawdę dość gotowe na te wyzwania, które nas czekają. Czyli myślę, że na koniec możemy pewnie podsumować tym hasłem, które gdzieś kilkukrotnie tu wybrzmiało, a które jest mi szczególnie blisko, że prawo jest instrumentem. W tym przypadku instrumenty, którymi dysponujemy w Polsce, nie są najgorsze. Kluczowe jest jednak tylko to właśnie, żebyśmy w sposób świadomy się nim posługiwali, mając świadomość istnienia
tych bardzo złożonych i szerokich uwarunkowań, które w odniesieniu do energetyki, a może w szczególności w obszarze energetyki, ta ich połączoność i wielość ujawnia się w sposób szczególny, co pan profesor znakomicie nam podczas tej rozmowy dzisiaj potwierdził, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze uda się ponownie podobną rozmowę przeprowadzić, a za dziś raz jeszcze bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Bardzo dziękuję. Thank you.